Cześć, tu Robert z Crazy Diplovers. Już dawno niczego nie wrzucałem, dlatego postanowiłem, że zrobię taki mały filmik na temat tego, co u nas ostatnio było słychać. Zaczynamy! Po pierwsze, jestem obecnie bez Jeepa. Przyjechałem tutaj tym trochę oszukanym Jeepem, a to dlatego, że chili oddałem do Traska, ponieważ nie wiem, czy mówiłem to tutaj na kanale, ale od momentu, kiedy ja zacząłem nią jeździć, po lewej stronie z tyłu słyszałem jakieś takie trykanie. I na początku myślałem, że jest to po prostu jakiś plastikowy element, który wchodzi w rezonans, bo dźwięk był taki, mi się kojarzy, jakbyście między szprychy roweru włożyli jakiś elastyczny plastik, takie trrr. Z taką samą częstotliwością, praktycznie nieważne od jakiej prędkości, a dzieje się to między prędkościami gdzieś tak 70 a 27 km na godzinę, ale tylko wtedy, kiedy kompletnie odpuszczę pedał gazu i ten samochód sobie tak leci na swoim rozpędzie. Wtedy takie trrrr wchodzi, ale od, tak jak mówię, niezależnie od prędkości, z taką samą częstotliwością to trykanie słychać. Dlatego no, wydawało mi się właśnie, że jakiś może nadkole wpada w jakiś rezonans albo po prostu coś tam stuka, nie wiem, szekla czy coś innego. Oddałem chili już wcześniej raz do Traska, znaczy pojechałem tak naprawdę spontanicznie. Trasek na miejscu zdjął obydwa tylne koła, wydawało nam się, że gdzieś tam słychać coś. Wszystko zostało przeczyszczone, założone z powrotem. Niestety to nic nie pomogło i trykanie nie ustąpiło. Potem pojechałem właśnie na trzecie urodziny grupy Jeep Trójmiasto i tam porządnie ubrodziłem chili w błocie. I trykanie, jak było słychać, tak było słychać nadal. Także to wydawało mi się wtedy, bo nadkola były całe w błocie, więc myślę, no jak są całe nadkola obłocone, no to nie mogą wchodzić w rezonans z taką samą częstotliwością i tak samo dokładnie się zachowywać. Dlatego stwierdziłem, że to może coś jest w środku samochodu, a jeszcze dodatkowo słyszałem, że chyba pasek klinowy bardzo głośno piszczał, kiedy chili się trochę ubłociła. Dlatego może myślałem, że to ten pasek klinowy, ale przymyłem tam wszystko, te piszczenie faktycznie minęło, ale trykanie znowu zostało. Dlatego tydzień temu jeszcze raz zawiozłem i zostawiłem chili u Traska i no nie uwierzycie, co się na razie przynajmniej okazało, co Trasek znalazł. Krzywą tylną półoś, słuchajcie. Kurde, no trochę boli sama myśl o naprawie tego. Na szczęście no, uda się ją chyba wyprostować. Niestety tam trzeba będzie chyba dokupić łożysko, bo nie da się tego wyprostować tak, żeby go nie zdejmować czy nie popsuć. Ja się tam kompletnie nie znam. No niestety takie rzeczy się zdarzają. Nie mam praktycznie pojęcia, kiedy tak naprawdę to skrzywienie tej półosi mogło się wydarzyć. Chyba jeszcze kiedy Karolina miała chili, bo ja jakoś sobie nie wyobrażam. Nie pamiętam, żebym jakoś jechał w terenie, czyli przed tym właśnie trzecimi urodzinami grupy Jeep Trójmiasto, na których to trykanie już było obecne. Co tam dalej? Co jeszcze słychać? A, nowy samochód. Mój nowy Wrangler. Jakieś 2-3 tygodnie temu pisałem maila do salonu, z którego zamawiałem, z zapytaniem o to, jak wygląda sytuacja. Bo nie wiem, czy wiecie, tydzień po tym, jak zamówiłem tego Wranglera, w fabryce Jeepa w Toledo, w Ohio, w Stanach rozpoczął się strajk pracowników związkowych. Tak naprawdę ten związek zrzeszał pracowników z wielu różnych firm, między innymi Forda. W Fordzie się dogadali dosyć szybko. Stellantis tak naprawdę poszedł na jakąś tam ugodę dopiero chyba pod koniec zeszłego tygodnia, także przez 7 tygodni mam wrażenie, że tam się nic nie ruszyło związanego z tym samochodem, aczkolwiek z salonu dostałem informację, że ten strajk nie powinien za mocno wpłynąć na termin realizacji tego zamówienia. Samochód miał wejść w produkcję w drugiej połowie października. No, to niestety jeszcze przypadały strajki na tą drugą połowę. Domyślam się, że też im się trochę uzbierało zaległej pracy, którą będą musieli nagle zrobić. No i zobaczymy. Zobaczymy. Może jeszcze w tym roku. Ja się już trochę przestałem nastawiać, że zobaczę ten samochód w tym roku. Myślę, że może to będzie styczeń.
koniec stycznia, nie wiem. Ale już tworzą mi się w głowie plany ogólnie, co będę robił z tym samochodem. Na pewno nie będę chciał od razu go całkowicie modyfikować, bo mam taki sobie plan, że skoro będę miał już seryjnego Wranglera, to może właśnie porównam go z tym samochodem. Na pewno będę robił jakieś małe modyfikacje od razu. Mam tą taką płytę pod zderzak, metalową Heavy Cruiser. Mam jeszcze plan dokupić jakieś takie drobiazgi do środka, typu ten martwy pedał albo inne progi. Zobaczymy. To będą na pewno na początku dosyć małe modyfikacje, może nawet czasami niewidoczne. Będziemy troszeczkę poprawiali fabrykę na samym początku, zanim zaczniemy ładować się większe koła i zawieszenie. Skoro mówimy o aktualizacjach i o tym, co się u mnie działo, to może odniosę się do tego, że tak powiem z angielska, słonia w pokoju, czyli tego Jeepa, który jest po mojej lewej stronie. Niektórzy z Was mogli już go widzieć na kanale. Jeżeli oglądaliście Bitwę Wykrzyży, to tam pojawił się na końcu jako bonusowy zawodnik. Jeżeli śledzicie moją stronę na Facebooku i tam kliknęliście na film o tym, że sprzedałem Wranglera, to trafiliście tak naprawdę na specjalną wersję filmu, gdzie też go pokazuję. Normalnie na YouTubie ten film nie był dostępny, no ale jest. Ogólnie jest, już ponad rok ze mną. Nie wiem, nie pokazywałem go na kanale, ponieważ nie uważałem, że to jest do końca tematyka jeepowa. No, ten samochód jest reklamowany jako samochód terenowy. No, moim zdaniem w tej obecnej jego formie to nie jest już do końca taki terenowy samochód, może jakim był kiedyś. Chociaż kiedyś też uważam, że nie był aż tak dobry jak Wrangler. No niestety to przednie zawieszenie się praktycznie nie krzyżuje. No, z tyłu wykrzyż też jest mniejszy. To tak jak mówię, no, Wrangler to Wrangler, aczkolwiek to, do czego jest dobry, to jazda po takich polnych drogach. Myślę, że sprawdza się super, jeżeli na przykład mieszkacie na wsi, tak jak ja, i macie faktycznie tylko dojazd taki, że niczym niskim da się dojechać, ale nie jest aż takie proste. Zawsze można coś sobie tam urwać. I często przemieszczacie się na dłuższych dystansach, też tak jak ja, między starym a nowym domem. To jest to bardzo, bardzo fajny samochód. Silnik tam, no, tak fajnie mruczy ogólnie. Jest to też główny powód, dla którego nie zdecydowałem się w żadnym momencie na zakup Wranglera 392 importowanego ze Stanów. Właśnie dlatego, że no, kwota, którą trzeba wydać na takiego Wranglera, prawie dorównuje kwocie, jaką trzeba wydać na ten samochód, a mimo wszystko Wrangler to będzie zawsze Wrangler, tak samo trzeszczący w środku i tak samo wykonany w środku, no tylko z lepszym silnikiem oczywiście. W planach mam jakieś takie porównanie ogólnie tych samochodów. Od razu mogę powiedzieć, że ten to nie jest tak dobry samochód terenowo, nawet jak wydaje mi się fabryczny Wrangler, ale może mnie coś jeszcze zaskoczy, no, ale są ogólnie takie rzeczy, które powodują, że no, ciężko będzie tak naprawdę porównać te dwa samochody, z tego przynajmniej względu, że wiadomo, że we Wranglerze będę wymieniał zderzaki w końcu, także nawet jeżeli coś tam się popsuje przy takich testach, to nie będzie szkoda. No tutaj jednak nawet te plastiki, co tutaj są, one swoje kosztują i wiadomo, że no można, ale po co ogólnie wywalać pieniądze w błoto, skoro można wydać je na modyfikację Wranglera. A jeśli chodzi o modyfikacje, założyłem tutaj o cal większe opony, właśnie żeby było trochę tej gumy. Chciałem z tym samochodem najmniejsze felgi, jakie można dostać, czyli 20. Tutaj teraz są założone General Grabber AT3 i tu uważam, że to jest taka opona agresywna, mniej więcej coś pomiędzy BF Goodrich KO2, a właśnie tymi Geolanderami G015. To, co tak naprawdę jest dobre w tych oponach, to że mają maksymalny zakres prędkości ustalony na 210 km na godzinę. No, ten samochód może jeździć jeszcze szybciej, ale da się tą bez problemu z ustawień samochodu ograniczyć, żeby nie ryzykować, że ta opona się gdzieś tam rozleci, jadąc z taką prędkością. Jeżeli będziecie chcieli więcej dowiedzieć się na temat tego samochodu, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto ma doświadczenie z Wranglerami, jak taki samochód się sprawuje w terenie, no to dajcie znać, bo prawda jest taka, że głównie te samochody testują osoby, które ich nie posiadają i lub nie mają też doświadczenia z innymi samochodami terenowymi,
takimi na dłuższą metę, że gdzieś tam jeżdżą na offroady. Dajcie znać, będzie Was to interesowało, to tak jak mówię, dostaję tylko swojego Wranglera, jakieś podstawowe modyfikacje i testujemy te dwa samochody z perspektywy użytkowości tego samochodu w terenie. Dobra, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Taki króciutki update'ik. Mam nadzieję, że będziecie śledzić, lubić, subskrybować. Liczę na Was. Ostatnio chyba pojawiło się dosyć dużo nowych osób, także witam serdecznie na kanale. Jesteście super. Mam nadzieję, że razem będziemy tutaj fajne rzeczy omawiać i przeżywać. Dobra, dzięki i nara.